Nie, no może po continue. Czy ona po continue powinna zostać w moim ekwipunku? Ale ten gad, no po prostu. Tak mnie Dildos zaskoczył. Select stage. Ostatni przeciwnik, posiadając już Water Wave, możemy udać się na Starmana. Bo jak dobrze wiemy, gwiazdy najlepiej ogląda się na plaży. Hashtag i poptokach. To jest mój ulubiony hashtag. To mi przypomina któryś level z Mega... Któryś level z Mega Mana. Wcześniejszy. Ale nie wiem, który. Ajaj. No przecież to było oczywiste, że to będzie przeciwnik. Dlaczego ja tego nie przewidziałem, no? Podoba mi się, że zrobili kolorowe gwiazdki też ze względu na to, żeby po prostu to tło nie było takie nudne z białymi gwiazdami. Na logikę lepiej było coś pokombinować z tym i rzeczywiście się udało. Naprawdę rzeczywiście się udało. Isaac smutny. Aż tak fajni ludzie. Hashtag ignore Wilgax. Dobra, co to robi? Takie coś robi. A to ciekawe. Spadaj. Gravity Man, kocham cię. Gdzie jest moja postać? No boję się, no. Dobra, dało się. Mamy wszystkie literki? Beat. Zabijam przeciwników. Ale fajnie, dobra. Ale nie będę cię nadużywał, Beat. Czekaj na mnie. To jest cudowne, jak oni są teraz w tych takich małych, latających kombinezonikach. No wspaniały to jest przeciwnik. Siadałem. Włączmy tego bita, niech on mi pomaga. A nie, mogę tu włączyć Gravity przecież. Gravity Wave. Gravity Hold. Przepraszam. Hop. No. Wszystkie życia natracę przez tą grawitację durną. O, game over. Już straciłem. Ha! Cudownie. Dobra, continue. No co będę wybierał? Raz mi daje, raz zabiera. Dobra, podejście numer... O! Nie mam M. Wiem, że wywaliłem właśnie całą amunicję do Gravity Holda, ale do czego by mi ona była? No nie oszukujmy się. Ja ze swoim szczęściem biegnę w świat, bo cuda przecież się zdarzają i marzenia się spełniają. Czemu ja to znam na pamięć? Witaj ponownie. Prawie nic nie zrobiłem, bo umieram jak głupek. Także nic nie straciłeś. To mi daje Gwiezdnymi Wojnami. Da się to zabić w ogóle? A, dobra, muszę strzelać jeszcze wyżej. Okay. Nice. Good to know. To. Hehehe. Zdychaj. Nice. Nie, no może po continue. Czy ona po continue powinna zostać w moim ekwipunku? Ale ten gad, no po prostu. Tak mnie Dildos zaskoczył.
Mogę ci odwrócić? A nie mam nic. Dobra, może go przeskoczę po prostu. Nie wiem, co ty słyszałeś, Wilgax. Nic takiego nie powiedziałem. Co tu się wydarzyło? Zostaje, masz już ptaszka. What did you say? What did he say? Lepiej myszkę niż ciebie, chociaż? No, biedna myszka. Myszka dziwaczka. What's wrong with you, bro? Dobra, Starman. Czy ja mam na ciebie życia? Mam. Mogę się pobawić z tobą normalną bronią, a potem jeszcze raz cię dojechać już bronią specjalną, jaką będzie Water Wave. Homelander, to ty? I'm the real hero. No tak, przecież mam tutaj taki skok superowy. O. Jak ja tym nie dostałem teraz, to ja nie mam pytań. Ale mnie chciałeś porobić? Ci trochę nie wyszło, ziom. Nie, myślałem, że go porobię. God damn, prawie go porobiłem zwykłą bronią. To nic. Water Wave, let's go. Zabijmy go jak należy. A czy ptaszek może zabijać bossów? Ptaszku, chodź, pomóż mi. Chewie? Pomóż mi. Zabij go. Zabij go, ptaszku. Dobrze, ptaszku. Tłucz go. No możesz zabijać, ale tak... Szczerze, to ci to średnio idzie. No chodź. No i co? Ja płynę z prądem, a ty spływasz. Ziomuś. Nie ma cię. O. To było niefajne. Chodź tu. Nice. Ciekaw jestem, czy się domyślisz, na kogo ci ten ptak potrzebny. Taka mała podpowiedź. Pewnie się nie domyślę, aczkolwiek zawsze jak mam problem z tym, żeby wybrać, której broni użyć, to finalnie używam, próbuję użyć wszystkich, więc raczej bym się nie domyślił, raczej bym to po prostu stestował. Finalnie. You got Star Crush. A już myślałem, że Starlight. Ha! Od Homelandera? No, to by było całkiem... Nie wiem, ile tu jest fanów The Boys. Słuchajcie, dzisiaj jest tak gorąco, że się przyrzekam. Zastanawiałem, czy nie streamować bez koszulki. Ale moja kochana kobieta odpaliła mi wiatrak prosto w twarz. Protoman? A no tak, na początku we wprowadzeniu fabularnym było, że on się pojawił z powrotem, ale on nigdy nie był... Znaczy, trochę był przeciwnikiem, trochę nie był, tak? Ciekawe. Zamek, to zamek Protomena! Ale kozak! Nawet ja nigdy nie przeszłam, a ty mówisz o Weekly. Ciekawostka, fun fact about me. Dzisiaj włączyłem na chwilę Geometry Dasha i próbowałem przejść daily. Próbowałem przejść daily. Ale chyba po 50% się zmęczyłem. Szczerze mówiąc, to po kolorach to wygląda wręcz jak zamek księżniczki. Powiedziałbym prędzej, że Peach tu mieszka, a nie Protoman. Ażbym poszedł założyć dla odmiany zamiast czerwonej różową polówkę. Mam taką. Brat jak brat. Z tego co pamiętam z cutscenek w poprzednich grach, to on jest jakby wcześniejszym modelem, tak? On był wyprodukowany jako pierwszy. To jest proto od słowa prototyp jakby, nie? Dobrze mi się kojarzy, coś tam sobie opisywali w trakcie.
No i dlaczego najgorszych przeciwników wprowadziliście z powrotem? Te głupie tygrysy. One są tak głupie, że prawie przekląłem, jak mówiłem głupie. Droździak tam mieszka. O właśnie, co to robi? A, robi to samo, co robiła broń Woodmana, tak? Dobra, ptaszku, mało życia, idź tam zabij to. Nie to, to drugie. Tak, to zabij, dziękuję. A no tak, bo ja już jestem w miejscu, gdzie będę... Nie tym. Gdzie będę potrzebował naszych cudownych przyjaciół. Dobra, zacznę tak, że zrobię tak i uderzę to. Potem zniszczę tamto. Teraz wezmę sobie Rush Coila. Nie umiem używać tego i w gruncie rzeczy to właśnie tak bym chciał, żeby jego naładować, no. Nie, widowie, niedługo nastąpi piszczenie, ostrzegam. Nie wiem, o co chodzi, ale nastąpi. Jak Wilgax tak mówi, na pewno tak będzie. Co za bombardier wredny. Nie pamiętam, jak się nazywał. Który Messerschmitt był bombowcem? Messerschmitt? Nie pamiętam numeru. Nawet mają takie trochę... Nie wiem, czy mogę powiedzieć to słowo. Wczesno niemieckie hełmy. Co to jest Arrow? A, w ogóle tego nie użyłem ani razu chyba. Mogę na tym jechać? Ale fajnie. Mogę na tym jechać, jak na RJ-u. Nie, tygrys, spadam stąd. Nie, tygrys mnie goni, tygrys mnie pogonił. Nie, no zrespawnił się jeszcze raz, no nie wierzę. Biegnij Mega Man. Olej to, olejmy to wszystko, już. Jedźmy w Bieszczady po prostu, chodź. Dobra, jest git, udało się. Nienawidzę tych tygrysów, nie wiem, to... To jest przeciwnik po prostu... Nie wiem. Dobrze, że nie zużywałem tego RJ-a za bardzo. Dobra, no zniknij, bo potrzebujecie jeszcze raz. Tygrys Drakuli. Muszę naprawdę zmienić broń, żeby go pojawić jeszcze raz. Fajnie, udało się. Zwinął się. Dobra, nie potrzebuję HP. Drechu lewania, co? Czemu lewania? Nie zrozumiałem chyba. Przepraszam, co tu się wydarzyło? Co? Dwa życia? Dziękuję. Ale to chyba trochę zbyt hojne. Nani the fuck? Nice. Nie muszę przecież od pierwszego robić uniku, dopiero od drugiego. No. No rozdaję jak głupia, no teraz jestem w szoku, naprawdę. Szik, szak, szok. Nie obchodzą mnie. Nie obchodzi mnie to. Jak mogę stąd wyjść inaczej? Sprytnie. Dark Coil. Okej. Okay. A, to jest problem. Dobra, chyba jednak będę musiał się temu trochę przyjrzeć. Co? Gdzie jestem? Aż tak daleko? Zwariowaliście? Co? Chwila, w którym momencie ja mam przeskoczyć tu? W żadnym. Co? Tutaj jest za wysoko. Teraz niby. Okej. Okay. Nie, no to jest za nisko. Chciałem to zrobić legitnie, bo mogłem to zrobić inaczej, ale nie widzę tutaj... No przyrzekam, nie widzę tutaj momentu, żeby skoczyć na wyższą kondygnację. To jest raz, dwa... Tak, bo ja podskakuję? Nie, o trzy do góry podskakuję. Nie, to jest moment. Dobra, widzę go. What the fuck, man? To... Dobra, straciłem wszystkie życia właśnie.
Wiem, przepraszam. Tylko właśnie problem w tym, że lepiej zagrasz... Ja bym chciał lepiej zagrać, tylko że nie umiem. W sensie, naprawdę mi to kiepsko wychodzi w tym Megamanie. 3, 4, 5, 6... Dobra, czyli jest tak. Lewo, lewo, prawo, lewo. Aha, a potem to... Dobra. Długie są te rzeczy tu. Czyli jeszcze raz. Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo i góra. Dobra. Jeszcze raz. Czekamy. Lewo, czyli lewo, lewo, prawo, lewo, do góry i góra. O, właśnie. Dobrze. Już zapamiętałem, jest git. Teraz tu. Prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, what the fuck? Muszę znaleźć moment, gdzie to się łączy tutaj ze sobą. Za wysoko. Czapy są te klocki. Gdzie ja mam niby przeskoczyć na wyższą kondygnację? A stąd tu. Ja na dobrą sprawę mogę tutaj po prostu wejść. No i potem skoczyć tam. Czyli teraz będzie... Okej. No mogę spróbować tak zrobić. Nie wiem, czy nie zginę, ale... Ach, fuck. No. Dobra, to było łatwiejsze niż się wydawało. Dobra. Dajcie mi do broni. Jezu, w kontrze drugiej szczególnie. Był szósty chyba poziom w drugiej kontrze. Gdzie latały te ziomeczki wokół ciebie. To było tak irytujące. Takie poczucie ciągłego zagrożenia, że to w każdej chwili może zaraz po prostu w ciebie wdaszować. Okropne, naprawdę okropne. Dobra, mam 2 HP. Zobaczmy, co tu się dzieje. Aha, mikroczołg. Jest mało przerażający. O, zaczął raszować. Co się dzieje? Wcześniej nie raszowałeś. Halo, czołgu! Halo, czołgu, przestań! Czołgu! Czekaj chwilę. Gdzie jest mój ten? O. I tank. Nie, mało obrażeń. Gravity nie, slide. Tak myślałem, że się przyda po prostu. Przez to immunity, które mi daje. Ale i tak prawie zginąłem po użyciu i tanka. Ale mnie ten czołg zaskoczył, jak zaczął we mnie raszować. Ja nie byłem w stanie nic zrobić, bo on się po prostu na mnie zatrzymywał. Straszne to było. Nice. W Super C, tak, w Super C. Drugi level Protomena, let's go. Jeszcze dużo leveli tu będzie, Cassie. A to dlatego, że na 100% jeszcze będę miał do czynienia z doktorem Wilym, co znaczy, że te 4 poziomy są nie ostatnie, a jeszcze przedostatnie. Bo na końcu będę musiał pokonać Protomena i pewnie potem jeszcze Wiley'ego standardowo. Także tych leveli jeszcze trochę będzie, to... Ja zazwyczaj kończę Megamana, w sensie kończę te retrogierki, jak zaczynam o 18, to kończę gdzieś koło 21. Tak mniej więcej 4 godziny na gierkę wychodzi. Oj, Wilgax, jak ja widziałem, jak ty dzisiaj skaczesz w Mario Makerze, to ja nie wiem, czy ty powinieneś mówić o czymś skillu.
motherfucker? No przecież, że tu są kolce. No przecież oczywiście, że powinienem to wiedzieć, nie? Przewidzieć. Z czego protoman budował ten zamek bez funduszy? Słuchaj, jeśli zakładamy, że w tych grach jest logika anime, to równie dobrze mógł go zbudować z dwóch kawałków kartonu. Jakby... Oni nie potrzebują budżetu. Siła przyjaźni buduje zamki. No no, halo. Rush, czemu mnie nie wybiłeś? Hopes and dreams. No zobaczymy, czy się zamknę w 30 minutach. Ostatnio na przykład, ostatni boss mi strasznie długo zajął, bo nie mogłem go trafić w ogóle. Miałem problem z trafieniem go, nie wiem, czy pamiętasz doktora Wiley'ego z zeszłym tygodniu. Dobra, szczerze. Ja się boję. Ha. Huh. Okej. Okay. Teraz też się boję, szczerze. Ale ja wiem, że jak wsiądę na RJ'a, to zginę i tak, bo pewnie coś mnie zaatakuje. Więc ja zrobię coś innego. Włączę sobie ptaszka. Właśnie. Tego się obawiałem. Zawiesiła mi się gra, bo złapałem bonus. No przecież nie powinno tak być. Ta gra nie powinna się zawieszać, jak łapie bonus. Bo robią się wtedy właśnie takie sytuacje. Hehe. To wszystko wina gry. To jest głupia. W co wy mi każecie grać? Jak to w co? W Geometry Dasha. Aj, dobra. Nieważne, to nie było złe. Dobra, Bicik, ty pomogłeś mi mimo wszystko, to ja chcę, żebyś ty mi dalej pomagał. Bicik, czemu cię nie ma? A, bo muszę cię jeszcze przywołać, no tak, to ma sens. Dobra, udało się. Aha. Dobra, trzeba przeładować rzeczy. Przede wszystkim pieski. Aha, w sensie, że postarasz się zdobyć na... Okej. Okay. To jak ty cheatujesz z telefonu? Na telefonie normalnie są cheaty młode i tak dalej? Jak widzisz, jednak dobrą radę ci dałem, żebyś łapał literki. Ewidentnie dobrą radę. Miałbym bardzo duży problem, gdybym nie miał gościa, który dosłownie zrobił to za mnie. Dobra, Jet, przydasz mi się tu. No w sumie nawet po to, żeby cię załadować, to jest spoko opcja. To. No. Każdy drobny się liczy. Bierz. Zaraz dojdziemy do jakiegoś bosika i będzie trzeba z nim zawalczyć. Czy ja chcę te rzeczy? To jest pytanie za 200 punktów. Czy to jest, nie jest zbyt ryzykowne? Dobra, easy. Jestem dobrym graczem. Dobry ze mnie gieracz. Jak też go na kompa, to zapraszam do DC. Przydałoby mi się żyćko. RJ? Nie, może RC wystarczy. Co? Jak spadłem jak kamień. God damn it. Co tu się wydarzyło? Spadłem jak kawał metalu.
A. W sumie to ma dużo sensu. Dobra. No i git. Dobra, weźmy HP. Let's go up. Nice. Nice. Dobra, git. Git. Ja tak coś czułem, że ten tygrys zrobi jakąś dziwną manianę. Dobra, czy jestem psychicznie przygotowany na tego bossa? No tu takie spadanie ma sens, ale w Castlevanii już nie bardzo. Co za roboty śmieszne. Śmieszne to jest to, że ja muszę trafiać go w momencie jak... Właśnie. A on też teraz szybciej biega. Dobra, trzeba wymyślić, czym go trafiać póki czas. Chyba jest całkiem mocne. Nie. Chyba nie. Ale zawsze go trafia, to jest duży plus. No wszystkie działają podobnie do tego, ten biegający przeciwnik w poprzedniej części, on był Skullman chyba, tak? O, dobra, to mu zabiera już dwa, więc mogę sensownie zadać mu obrażenia. Powiem tak, Protoman, jeśli to są jego roboty, to ewidentnie jest dużo słabszy od Wiley'ego w budowaniu robotów, bo te bossy są dużo prostsze. Z Google Play, ale mam też Geodę. Latające typy, świetnie. Czy ja mogę was zepsuć? Nie mogę was zepsuć, za ciężcy jesteście. Fajnie. O! Dobra, skończyło mi się fajne strzelanie na nich. O, życie, dzięki. I like that. Thank you. Za mało kasy miał, albo ze złomu zbudował. No w sumie to bym się nie zdziwił. W sensie trzeba pamiętać, że nie wiadomo do końca, co się z nim działo w tym czasie. Więc zakładając, że nie wiem, został na przykład zezłomowany, to mogło się okazać, że zbudował to wszystko na wysypisku z tego, co znalazł. No, ale już nigdy się tego nie dowiem. Ah, fuck. Easy! Nada się na odwrót. Nice. Plus pan Protoman był bardzo mało kreatywny w swoim zamku. Mam wrażenie, że to wszystko są jakieś takie... trochę zgapione od doktora Wiley'ego patenty. Na końcu tego zamku się dowiesz. Jestem ciekaw. Ja w sumie wcześniej się nie dowiedziałem, jak wy atakujecie. Aż latają trochę szybciej niż ja. To niedobrze. No. Wystaw główkę, ziomuś. Jeszcze raz. Boję się. Dobra, udało się. No i git. Drabinką w górę. Kolor mapy wygląda podobnie jak start Tower of Rage. Ej, ale Tower of Rage... Nie wiem, czy ty, Wilgax, byłeś, jak my graliśmy w Tower of Rage. Bo to był początek streama z zeszłej środy. Okazała się całkiem przyjemną mapą. Taką nawet nie do rage'owania. No, taka dobra rozgrzeweczka. A widziałeś zapis. No. Pamiętam właśnie, że cię chyba wtedy nie było akurat. Arcy. Chociaż życie bym zdobył.
RJ. Niedobrze. Niedobrze jest. Leć. Lecimy na RJ-u, może dolecę. A co to za chamski patent z Battletoadsu? Ktoś pamięta level z wężami w Battletoadsach? Bo najdalej jak kiedykolwiek doszedłem, to był level z wężami w Battletoadsach. Niestety. Nigdy nie udało mi się przejść Battletoadsów, to jest takie wspomnienie, z którego nie jestem dumny, bo bardzo mi się ta gra podobała, ale nigdy nie byłem w stanie jej skończyć. Ale ty to pewnie w Zgax na zapisach jakiś przechodziłeś, to się nie liczy jako przechodzenie gry. Bez zapisów, a to zazdroszczę, bo ja nie dałem rady totalnie. Nigdy nie dostałem fanarta, no tak naprawdę jesteście jednymi z moich pierwszych widzów, tak na dobrą sprawę, więc no... Na pewno nie miał mi kto dać tego fanarta. Nie, to jest mem. To jest mem, którego regularnie używam teraz w swoich filmach. Od po jej pysznej zupie. Wow, ej, no to już naprawdę sztos. Bo ja na NES-ie nawet tego nie ogrywałem. Ogrywałem to jeszcze na Pegasusie, ale nigdy mi się nie udało. Więc naprawdę zazdroszczę, bo to dla mnie jest niemałe osiągnięcie, żeby przejść akurat tę konkretną grę. Bo jest po prostu kurde trudna, no. I przede wszystkim ma skończone continue, co jest w ogóle dla mnie żartem. Nie widziałem twoich rysunków. Jeśli chcesz, no to śmiało możesz wysyłać na Discordzie, albo na ogólnym, albo gdziekolwiek. Jak nie chcesz wysyłać na ogólnym, to śmiało możesz pisać do mnie wiadomość prywatną. Nie wiem, czy mam cię w znajomych. Dużo strzałów. To było fajne. Daj mnie i tank. Dobra, teraz czym cię bić, mój drogi? A to ci za bardzo nie bije obrażeń. Spoko. O. Jakby to trafił. Mało. Bomba. Też mu niewiele bije, co? No. No. Teraz będę czekał, aż dostanę obrażenia. Wredny gość, no. Stonewall. Ty, no niczym go nie mogę bić, tak na dobrą sprawę. Znaczy, rzeczy mu nie zadają obrażeń w ogóle. No, nie mogłem użyć tej broni, czy ja nie miałem amunicji? Miałem. Zobaczymy, czy coś mu bije jakoś więcej obrażeń. Jeśli nie, to po prostu użyję Mega Bustera. To mu nie bije więcej obrażeń. No przecież zejdę na zawał. Przez tego gościa. Też nie. Nie no, Mega Busterem muszę go być po prostu. No nie, no znowu mnie... Nie mogę się tego wyrwać, ja po prostu muszę dostać wtedy obrażenia i tyle. Dramat. Dobra, użyj i tanka to raz, dwa... Może jeszcze ten ptaszek, bo tego jeszcze nie próbowałem. Ptaszku. No o! Ty go bijesz! Bij go, ptaszku! Bij go! Zabij! Dasz mu radę, wierzę. Dobrze, ptaszku! Tak! Strzałunia, men! Ptaszek cię zabił. Tak, używałem strzały, też próbowałem, ale chyba... Nie wiem, ona wydawała mi się, że mało obrażeń zdawała, ale to może ja się mylę. Ptaszek zadziałał, ptaszek pomógł, ptaszek to zrobił. Tak, ptaszek zadziałał, ptaszek był super.